thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek przygodowy. Postaramy się połączyć cechy dwóch urządzeń, a mianowicie drona i kamery 360 w jedno i osiągnąć efekt, który nie jest tak łatwy do osiągnięcia przy normalnych lotach i normalnym filmowaniu. W tym lesie ostatnio nagrywaliśmy recenzję OM4, czyli Osmo Mobile 4. I tutaj naprawdę jest potencjał, zresztą niedawno gościła tutaj ekipa filmowa. Tu ostatnio kręcili film, słuchajcie, i ten film dopiero będzie miał premierę za rok, jesienią 2021, z Michałem Koterskim. Film pod tytułem Gierek. Próbowałem w wersji takiej umieścić kamerę Insta360, żeby była całkiem z przodu. Okazuje się, że nie bardzo to mocowanie jest optymalne, takie jak teraz. Natomiast to, co było wcześniej, niestety to była porażka. Tu wygląda to całkiem nieźle. Spróbujemy zrobić teraz kolejny lot w APASie, czy bypassie. To rozwiązanie wygląda całkiem nieźle, z tego względu, że mamy i kamerkę 360, ale też mamy ten bypass, już nie jest APAS, tylko bypass. Słuchajcie, co ciekawe, że w tym przypadku ocena w ogóle efektów jest bardzo zakłócona, dlatego że kamera 360 wymaga postprodukcji i na teraz niewiele możemy zobaczyć, ale myślę, że powinno być naprawdę nieźle. De facto w wielu przypadkach nie wiem nawet, jaki będzie efekt końcowy, ale myślę, że powinniśmy osiągnąć dość fajne rezultaty. Z mocowaniem kamerki, jak widzicie, nie jest lekko, ale dajemy radę. Głównie taśma, nożyczki i kawałek gąbki. I to są te trzy elementy, plus do tego wykorzystałem taki statyw, czy uchwyt do statywu. To jest mocowanie lustrzanki do statywu. Tak to wygląda. Ujęcia pomiędzy drzewami powinny wyjść naprawdę rewelacyjnie. Miałem wrażenie, że może walnąć, natomiast dobrze się spisuje ten bypass. Może nie tak całkiem jak Skydio, ale wygląda to już lepiej, jeżeli chodzi o ten obstacle avoidance. Słuchajcie, pokażę wam pokrótce, jak edytuję filmy w prostym programie Insta360 Studio 220. Nic wielkiego, dlatego że ja tutaj też nie jestem w tym mega biegły, ale przynajmniej zrobimy sobie jeden przykład. I to będzie przykład wczorajszy. Jak widać, są dwa takie same pliki, jeżeli chodzi o to, co tutaj mamy.
ale wystarczy nam jeden, który przeciągam tutaj do Media Pool, czyli do pola multimediów. I teraz będziemy się posługiwali funkcjonalnością Free Capture. To jest ta funkcjonalność. I pierwsze, co zrobię tutaj z tej strony, to będzie keyframe pierwszy. Dajmy sobie tutaj keyframe i teraz ustawimy sobie naszą pozycję mniej więcej taką. Jedziemy. Dobra, widać, że tutaj coś robię. Mogę to oczywiście obciąć, bo może to jest jednak trochę za dużo, ale to nie szkodzi. OK. I teraz widzicie, jak wstałem tutaj, mogę sobie zrobić keyframe numer 2, tak? Który pokaże już bardziej Mavica. I mnie, może kawałek śmigła bym pokazał, a może mnie. Dobra, jedźmy dalej. Widać, że jeszcze chwilę mi to zajmie, zanim ruszę. Dobra, tu ruszyłem. Jest keyframe numer 3, dlatego że w tej chwili od ziemi się odrywam. Jedziemy dalej. Dobra. Kolejny keyframe. OK. Dobra, i teraz chciałbym być mniej więcej tak jak tu. I zaraz będziemy ruszali. Chwyćmy ten moment, kiedy ruszam. Tak jak teraz. Keyframe. Komputer się gotuje. Ma iMac, który jest naprawdę mocny. Zaczyna mi się mocno wentylować. I teraz spróbujmy zrobić to tak. Dobra. Tak jak teraz jest idealnie. Może mogę pokazać też siebie przez chwilę. Chociaż ten widok nie jest zbyt ciekawy. Może Tiny Planet zrobimy przez chwilę, tak jak teraz. Dobra, i teraz chciałbym Tiny Planet, ale siebie i drona. Idziemy. Dobra, wystarczy. To wszystko. Tak. I to jest cały mój film. Teraz wyeksportujemy ten film do rozdzielczości Full HD. Trochę większy bitrate, może 120 megabitów per second. Tak jak teraz, zaznaczmy to jako sample. Obstacle avoidance. Może być tak jak teraz. To wszystko i w tym momencie zaczyna eksportować ten film, także widać mniej więcej, jak ten proces przebiega. Oczywiście to jest bardzo prosty proces, widać też, że tutaj mam winietkę, więc będę musiał to trochę poprawić później, ale dość łatwo się w tym programie. Chyba apka jednak na iPada jest lepsza, ale akurat używam w tej chwili do tej edycji iMac'a. Jest mi po prostu wygodniej w tej sytuacji, bo montuję więcej rzeczy. Na razie. Ale światło jest naprawdę tricky, dlatego postanowiłem zrobić drugą sesję. Oglądałem wczoraj te ujęcia z Insta360, wychodzą kosmiczne. Już mniej więcej wyczuwam, które ujęcia będą dobre i dzisiaj dogramy trochę. Dogramy może 2-3 loty, tak żeby zrobić coś naprawdę mega fajnego. I można takie możliwości wyciągnąć z niej, że to jest po prostu kosmos. Wróciliśmy w to samo miejsce, jest zimno, 10 stopni, 8 rano, ale przyjechałem tutaj, żeby nakręcić, żeby zmontować dla Was naprawdę mega fajny odcinek, taki mind-blowing prawdziwy. Delikatnie się wyciągnę.
Słuchajcie, było rewelacyjnie, naprawdę. Nie sądziłem, że on tak dobrze wymija przeszkody, po pierwsze, i że tak dobrze sobie daje radę, ale to, co dzisiaj zrobiliśmy, to był jeszcze bonus w postaci Active Track i to wyszło naprawdę mind-blowing, czyli kosmicznie, wysadziło mi mózg w kosmos i nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Słuchajcie, rewelacyjne ujęcia. Teraz jeszcze prawdziwą sztuką jest to, żeby odpowiednio przeedytować te ujęcia, bo to jest zupełnie coś innego. Zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o edycję.